Cześć, jestem Sarczy, witam Was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w The Last Guardian. No i po ostatnich retrospekcjach i po tym jak Trico nas po raz kolejny już uratował, będziemy musieli ruszać dalej. Najwyraźniej znowu muszę spróbować przejść tędy, bo z tego co patrzyłem to innej drogi nie ma. Ale tutaj na szczęście już to nie powinno zadziałać znowu negatywnie na Trico. Widać, że jest to już nieaktywne, więc spróbujemy się tędy przedostać. Tylko, że tak, tędy też nie da rady, ale może górą jakoś by się udało. Spróbuję w takim razie wdrapać się na naszego włochatego przyjaciela i mam nadzieję, że tam mnie dostarczy. Ja pewnie będę musiał otworzyć tą kratę dla Trico z drugiej strony. Więc spróbujemy. O właśnie, dziękuję ci bardzo, Trico. Ja teraz tylko przeskoczę. No i super. Jesteśmy po drugiej stronie, tylko teraz zejść na dół. Na szczęście mamy drabinę, więc możemy sobie spokojnie zejść bez jakichkolwiek obrażeń. Dobra. No i mamy faktycznie dźwignię, więc Trico bez problemu tutaj do nas przejdzie. No cześć, malutki, chodź tutaj. Mam nadzieję, że nie zacząłeś we mnie wątpić. I wierzyłeś w to, że uda się otworzyć przejście. Dobra, co my tu mamy? Gdzie my się w ogóle przedostaliśmy? Tam trzeba będzie chyba przejść. To mi wygląda, kurczę, na jakąś kopalnię dosłownie. Szukam, czy nie ma przypadkiem jakiejś beczki, ale też brakuje w ogóle motylków. Więc beczki raczej nie będzie. Dobra, spróbuję przejść tędy. Ale to rzeczywiście wygląda na kopalnię. Takiej lokacji jeszcze nie mieliśmy do tej pory. Tylko, że kurde, tutaj nie doskoczę chyba. No właśnie, może być problem. No a Trico tutaj raczej się nie przebije. Może jedynie wcisnąć główkę. Oj. No właśnie. Wow, a patrzcie! No Trico, nie sądziłem, że ci się uda. Dziękuję, w takim razie mogę teraz wejść tu i przedostać się dalej. Zaraz spróbujemy znaleźć dla ciebie miejsce. Szczerze mówiąc, myślałem, że jednak Trico się zablokuje. Tak jak to zwykle bywa. A tymczasem okazuje się, że można bez problemu. No, może nie tak bez problemu, ale jednak tutaj go przedostać. Tu otworzymy przejście. Tylko, że z drugiej strony, no, to i tak jest właściwie identyczna wielkość tego przejścia. Ale też spróbujemy w takim razie go zawołać. Może uda mu się jakimś cudem tutaj przejść. Ja w ogóle jeszcze zobaczę z drugiej strony, co my tu mamy. No ale tędy się nie przebije za to, kurczę. Trico, chodź tutaj. Dasz radę, czy nie? Patrzcie, mamy dźwignię. No kurde, czyli wygląda na to, że on tutaj powinien jednak przejść. To aż niewiarygodne jest, że mu się udaje. Ale powolutku przebija się. No, trzyma jeszcze chłopcze trochę. Mam nadzieję, że uda się to za chwilę kompletnie zniszczyć. Kurde, ale dalej on już nie przejdzie.
No i co ja mam teraz zrobić? Już nie mogę teraz tego puścić. Jasny gwint. Trikuś, co robimy teraz? Powiedz mi. Przejdę jakoś tędy? No nie za bardzo. Dobra, może on ucieknie, zobaczymy. Jasny gwint. Zawaliło się przejście. Szczerze mówiąc, bałem się tego, że to jakoś przytnie Triko, ale najwyraźniej nic się mu nie stało, tylko że teraz najgorsze. Co będzie po tym zawaleniu? Chłopiec przetrwał, a co z Triko? Dobra, słuchaj, że jeszcze oddycha. Czekajcie, spróbujemy go jakoś uwolnić. Trzymaj się, Triko, trzymaj się. Zaraz spróbujemy znaleźć jakiś sposób, żeby cię stąd wydostać. Mam taką nadzieję. Kurde, to jest też silne zwierzę, że przetrwał coś takiego. Tylko jak teraz ten cały gruz usunąć, o to jest pytanie. Dam radę go zawołać? Nie no, nie reaguje. Dobra, idziemy na razie dalej, zobaczymy. Może coś tutaj ciekawego znajdziemy. No, są drzwi kolejne. Nie! Kurde! No i co ja teraz zrobię? Cała nadzieja w Triko, że jednak go obudzimy. Patrzcie, już uciekają. Wow, patrzcie. A więc udało się jednak, Triko sam się obudził. Jak tylko poczuł, że jesteśmy w niebezpieczeństwie. Wejdźmy na niego szybko. Spróbuję go za chwilę po wszystkim uspokoić. Ależ Triko się wściekł, naprawdę. Wydaje mi się, jakby z każdą kolejną godziną coraz bardziej się do nas przywiązywał i coraz bardziej zaciekle nas bronił. Dobra, udało się. Spokojnie, Triko, jestem już przy tobie. Tak, już jest spokój. Nie musisz się martwić. Uff, no to całe szczęście. Myślałem, że jednak uratowanie Triko będzie trudniejsze, ale wygląda na to, że poradził sobie sam po prostu. No i co, chyba tutaj muszę przeskoczyć. A raczej Triko powinien to zrobić. Tam już widzę znowu te symbole oka w oddali. No Triko, ale jeśli chcesz przeskakiwać na tą konstrukcję, to lepiej uważaj. Bo to nie wygląda zbyt stabilnie i tu tak delikatnie mówiąc, kurczę. Sprawia wrażenie, że za chwilę to się zawali. No i oczywiście, kurde. Tego się obawiałem. Uciekaj, uciekaj! Dobra, to chyba już. Całe szczęście, bo bałem się, że do samego końca będzie się to zawalać. A tam na końcu przecież są znowu te dwa symbole oka. Triko by już nie ruszył dalej. Ale jakoś udało się uratować. Dobra, tutaj trzeba będzie to pewnie jakoś usunąć za chwileczkę. W ogóle jaka wieża przed nami. Naprawdę gigantyczna.
No i co, tylko dalej nie przejdziesz. Właśnie. Spróbuję w takim razie jakoś to usunąć. Tam w ogóle mi martwi to, że po drugiej stronie są znowu te drzwi. Trzeba będzie uważać. Ale na razie przeskoczmy. Tutaj, żeby się kurde nic nie zawaliło. A nie, chciałem kurde zejść, ale jednak trzeba skakać, bo jeszcze spadnę w przepaść. Tyle z tego będzie. Tutaj w ogóle jest niebezpiecznie, bo niby można się chwytać. Ale kurde, jak spadnę. Dobra, udało się. Skakuj, skakuj, wspinaj się na górę. Teraz tutaj. No, tylko nie spadnij, chłopcze. Uważaj. Znowu muszę przeskoczyć na dół. Dobra, mamy to. Teraz tutaj. Powoli, powoli. Pamiętaj, nie patrz w dół. Nigdy w takich chwilach nie patrz w dół. Myśl raczej o Trico, o tym, że chcesz pomóc mu przedostać się na drugą stronę. Dobra, chyba muszę tutaj doskoczyć. Okej. To się udało, no i tutaj już będziemy. Chociaż kurde, mi się wydawało, że ja od razu wejdę na górę, a to jest dużo niżej. Jakoś tędy się będę musiał przedostać w prawo, patrzcie. Ależ to wszystko jest tutaj niebezpieczne. I na krawędzi śmierci dosłownie. Naprawdę. Patrzcie tylko na to, kurde. Ja teraz mam tędy przejść. Nie wierzę. Nie będę teraz się opuszczał. Przejdziemy sobie tak. Chyba będzie bezpieczniej. Każdy krok trzeba będzie rozważyć. Dobra, tutaj przeskoczę. Raczej bez problemu. Nie, tylko mi nie spadaj, kurde. I znowu, trzymaj się ściany. I zwróćcie uwagę na to też, co tu na tej ścianie jest namalowane. Też właśnie takie charakterystyczne wzorki. To też cały czas mnie zastanawia. Trochę ostatnio poznaliśmy przeszłości naszego chłopca i dowiedzieliśmy się, w jaki sposób pierwszy raz spotkał się z Trico, chociaż chłopiec już tego praktycznie nie pamiętał. Teraz może jakieś kolejne ciekawostki fabularne poznamy. Dobra, tutaj muszę skoczyć. Dobra. Aż się boję biec szybciej. Mam wrażenie, że to też jest śliskie, ale chyba nie. Dobra, tutaj mogę normalnie zejść, jak rozumiem. Chociaż kurczę, też tak wygląda to dość niebezpiecznie. Dobra, udało się. Teraz skaczemy tutaj. No, uwaga, uwaga, bo tu jeszcze kurde dalej. Czy ja doskoczę? Aż to jest niebezpieczne wszystko, naprawdę. Łap się! Uff, udało się. Teraz tutaj z kolei też pod pewnym kątem. Jasny gwint, no naprawdę. Już myślałem, że spadam. Jeszcze dalej. Dobra. Naprawdę, każdy taki skok w tej grze powoduje szybsze bicie serca, zwłaszcza, że ten chłopiec tak niepewnie się tego trzyma później. I ma się wrażenie, jakby zaraz miał spaść. Kolejny skok przed nami. Jest, udało się, ale mało brakowało. Dobra, dobra, dobra. Bez nerwów, bez nerwów. Teraz tam. Ekstra. No gdzie tu jest wreszcie koniec tej drogi? Jasny gwint. Ile można jeszcze tu się wspinać? Dobra, tutaj już będą schody. Tak więc dobre i to, że jestem coraz bliżej. Okej. Na spokojnie, przedostańmy się na drugą stronę.
i będziemy kombinować, jak się dostać z powrotem do Trico, a przede wszystkim do tych symboli, które blokują mu przejście. No, to teraz myślę, że już mogę się trochę pewniej poczuć po tym, jak tutaj mamy nieco więcej miejsca, no i schody już najwyraźniej prowadzące na górę. Dobra, Trico będzie w tę stronę raczej. Chociaż jeszcze zerknę tutaj. A, są kraty. Dobra, ale na razie idźmy, chociaż jeszcze bym się rozejrzał. Aczkolwiek tutaj dookoła nie ma żadnych innych budowli. A co to jest w ogóle? Kurde, może też tego będziemy mogli użyć. Jakiś celownik. Ciekawa sprawa. W ogóle jak tu jest jasno. Słońce się odbija. Praktycznie wszędzie. Czuję się dosłownie oślepiony. I patrzcie, biedny Trikuś tam na nas czeka, przestraszony. Cały czas boi się tych symboli. Tutaj zajdenie, nie za bardzo chyba, ale mamy normalne schody. Dobra, no to zaraz bez problemu sobie zrzucimy, mam nadzieję. Wtedy Trico powinien już pójść za nami. Dobra, tutaj powoli, żeby też nie spaść. Okej, popchnijmy to. No i na dół. Jasny gwint. Ja się nie mogę... Nie mogę się ruszyć. Wciskam wszystko i też nie mogę usunąć te symbole. I patrzcie. Ilu ich tam jest? Się jeszcze wycwanili, idą z tymi tarczami. Trico mi nie pomoże tutaj, kurde. To była zwykła pułapka. Nie. No bez jaj. Trico! Możesz, kurde! Łap mnie, łap mnie! Trico, jakim cudem pokonałeś swój strach? To jest niewiarygodne! Niesamowite, co ten zwierzak do nas w tym momencie zrobił! Ratuj się, Trico! Ty lecisz! Aj! No dobra, bardziej szybujesz, ale kurczę, niesamowite, co tu się wydarzyło teraz? Nie! Trzymaj się, Trico, trzymaj się! Dawać, spróbujemy mu szybko pomóc. Jestem w szoku, co tutaj się wydarzyło, że Trico zignorował te tarcze i tak przyszedł nam pomóc. Nie no, kurde. Czekajcie, zejdźmy tutaj. Nie, tylko nie spadaj mi. Dobra, mamy tarczę. Znaczy nie tarczę, tylko dźwignię. Szybciej, nie ma czasu. Dobra, tylko wdrapuj się. Nie! Jejku, jeszcze się złapał. Pospiesz się, chłopcze, uratuj go. Muszę tutaj wskoczyć chyba. Kurde, to nie będzie łatwe. Ale muszę spróbować. Dobra. Wdrapujemy się. Naprawdę nie ma czasu. Wow! Nie! Łap się.
Okej. Jeszcze raz na górę. Szukamy kolejnej dźwigni. Dawaj, 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 chłopcze. Okej. Nie, tylko nie, nie wdrapuj się z powrotem. Kurczę, ciężko mi jest w ogóle... Nie no. Ciężko mi jest się wyswobodzić teraz. Chcę przejść tędy. Dobra. Jazda, 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 jazda. Masz dźwignię. Użyj jej, szybko. No tylko kolejna szansa. Jejku. Jest, udało się. Tylko jak teraz my się wydostaniemy? Patrzcie, chce nas złapać. Dobrze, tylko ufam ci. Jest. Kurde, znowu by się zerwał ten materiał. No nie wierzę, że to udało nam się przetrwać, Triko. Atisa kyak yetu ninaf atrikono. Agiane hetiroi yok. Agatu iyan. Ihetu nezuna. Arakulo kutiu. Otiana lisoma kyura le letu arake. No właśnie, zwróćcie uwagę, że wydarzyły się dwie niesamowite rzeczy. Jakie to jest słodziaszne. Ale wydarzyły się dwie niesamowite rzeczy. Po pierwsze, Triko przez chwilę zaczął latać, właściwie szybować. No a po drugie... Już tak bardzo zacieśniła się ta więź między chłopcem a Triko, że ten drugi zignorował tarczę i po prostu ruszył nam na ratunek. To było po prostu coś niesamowitego. Coś, czego nie można się było spodziewać po tym, co się wydarzyło do tej pory. Te kurde, jakieś schody mi gdzieś prowadzą. Nie wiem, czy ja dobrze poszedłem, bo tam jeszcze było chyba wyjście. A, i tutaj kurde... Jestem z powrotem. A czekajcie, jeszcze zobaczmy na dole. Może też tutaj coś będzie? Powiem wam szczerze, że już dawno nie było żadnej beczki. To mnie, kurczę, troszkę martwi. Teoretycznie mogę zejść jeszcze niżej. Tylko sam nie wiem. Gdzie ja, kurde, wyszedłem? Raczej mieliśmy się kierować na górę, a nie na dół. Ale sprawdzić można. Tutaj nic nie ma. Tu już niżej sobie nie zejdę. Nie, czyli tutaj po prostu jest ślepiec zaułek najwyraźniej, ale sprawdzić było warto. Miałem nadzieję, że właśnie uda mi się zlokalizować jakieś jedzenie dla Triko, ale no niestety nie tym razem. Z powrotem wróćmy się do niego. I tam na wprost było jakieś przejście. Jednak ja postanowiłem najpierw skorzystać z tych schodów jeszcze. A Triko posłusznie na nas czeka, bo go słyszę cały czas. Dobra. Tutaj byliśmy i teraz na górę. W sumie to Triko może powinienem wejść na ciebie, co? Bo nie wiem, czy tutaj będę w stanie gdzieś sam się udać. No, zdecydowanie chyba potrzebujemy cię tutaj, Triko. Chodź tutaj, chodź tutaj. No i wskakujemy. Aj, jeszcze ma włócznie tutaj, biedactwo. Dobra, usunąłem mu tą włócznię. Powinien teraz poczuć się lepiej. Będę musiał jeszcze zobaczyć, czy nie ma jakiejś drugiej włóczni. Ale to musimy najpierw wyjść na powierzchnię, bo tutaj nic nie widać. Jest zdecydowanie zbyt ciasno w tym miejscu. Wow, spokojnie, spokojnie. Musielibyśmy wyjść, wiesz?
Cały czas próbuję mu to dać do zrozumienia. Ale Trico, zawsze będąc w środku jakiegoś pomieszczenia, boi się wyjść na zewnątrz. O właśnie, tutaj w tę stronę. Wskoczysz tutaj? No pewnie, że wskoczysz. Dobra, jak wygląda sytuacja? Tutaj kolejna jakaś wieża chyba. Dobra, spróbujmy na razie przeskoczyć na drugą stronę może. Bo na dół to chyba nie ma sensu raczej. Z tego co tam widzę, to nic tam ciekawego nie ma, tak czy siak. Teraz tam. Na co tam patrzysz? Chyba nic tam nie ma ciekawego raczej. O właśnie, Trico. Właśnie w tę stronę. Dobrze patrzyłeś. Zawsze tak czuję się niepewnie, trzymając się tutaj jego łebka. Bo to jest najbardziej ruchomy element ciała Trico i zawsze jest takie ryzyko. Trochę się obawiam, że chłopiec się puści swojego włochatego przyjaciela, ale mam nadzieję po prostu, że zawsze będzie się trzymał tak dobrze, jak do tej pory. Dobra. Tam byśmy schodzili jeszcze niżej, no a była mowa o tym, że chcemy kierować się coraz bardziej na górę. I co teraz? To jest pytanie. Czy przeskoczyć tam na dół? Czy raczej na górę? Raczej na dół widzę, że się patrzy. Dobra, na razie zdaje się na to, co Trico będzie robił sam. Zobaczymy, gdzie się pokieruje. Tamto przejście raczej go nie interesuje. Tak, będzie tutaj schodził. Dobra. No i jednak ta wieża. Tak jak myślałem. Tylko się złap, proszę cię. Też się obawiałem, że kurde tutaj spadniemy. Ale powiem wam, że naprawdę mam w tym momencie pełne zaufanie do tego, co robi Trico, bo no widząc, jak bardzo chce nam pomóc w każdej sytuacji, nawet ignoruje te tarcze, to tylko pokazuje, że Trico będzie chciał zawsze uczynić wszystko, żeby nas tylko uratować. No i zresztą vice versa, bo my też przecież troszczymy się o tego zwierzaczka. Pójdziesz tutaj? Chciałbym zobaczyć, co jest za rogiem. A boję się zejść tutaj, bo wydaje się być to dość strome. Tutaj wejdę? Nie no, raczej muszę po prostu iść dalej wraz z Trico. Może na górę? Teoretycznie powinien tutaj wejść. Już nie na takie wysokości wskakiwał, szczerze mówiąc, do tej pory, więc zobaczymy. Nie, chłopcze, trzymaj się. O właśnie, o to mi chodziło i teraz jeszcze wyżej. Powinno się, mam nadzieję, udać. A jednak nie. Jednak tędy próbujesz. Ciekawe. No, bo kurczę, nic prawie nie widzę. Tak tu jest ciasno. Naprawdę niebezpiecznie. Co teraz zrobimy, Trico? Powiedz mi. Bo mi się wydawało, że jednak wskoczysz tam na górę, ale wygląda na to, że nie za bardzo. Skaczemy gdzieś? Co o tym sądzisz? Zejdę może tutaj niżej. Kurczę, no jakby tam dało radę właśnie wskoczyć. Bo tutaj nigdzie nie widzę żadnego miejsca, gdzie mógłbym się złapać. A raczej gdzie Trico się mógłby złapać.
Wiecie co, ja mam takie wrażenie, że jednak tam powinien wskoczyć, ale zapędził się trochę za bardzo na dół. No i oczywiście, to było najbardziej logiczne w tym wszystkim i mamy tutaj nawet wejście, faktycznie. No, tylko że ja tam widzę zbroję. To nie jest dobra informacja. Wejdziesz sam, Triko? Czy muszę cię poprowadzić? Spróbuję poprowadzić. Yeti! To uwaga, będzie kolejna walka. Kurde, sporo ich tutaj jest. Jejku, oni są z włóczniami. Czekajcie, spróbuję trochę Triko pomóc. Wow, ale widzę, że sam sobie radzi. Ostatnia walka, Triko, i kończymy na dzisiaj. Trzeba ci trochę dać odpocząć. Ładnie. To chyba wszyscy, co? Wydawało mi się, że było ich nawet więcej, ale wygląda na to, że nie. A, bo on zobaczył już, kurde, to. No właśnie, znowu się boi. Ale tak jak mówiłem, zakończymy sobie w takim razie odcinek w tym momencie i naszą przygodę będziemy kontynuować w nadchodzącym materiale. Zapraszam was już teraz, a możecie też zostawić kciuka w górę, jeśli ten film wam się podobał i oczekujcie na kolejne przygody w grze The Last Guardian. Cześć!